że Pan Bóg kocha nas. Wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Żyć Jezu mój, zostać u nas, na zawsze już. Żyć Jezu mój, zostać u nas, na zawsze już. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co pokój Twój na ziemi szerzą, którzy gmach życia znoszą na miłości, którzy czyny swe miłością mierzą. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co Ciebie głoszą wszem i wszędzie, co światło niosą w najgłębsze ciemności, całemu światu głosząc Twe orędzie. Wielki jesteś Ty i wielkie są Twe dzieła, Twoja miłość bez granic wiecznie trwa. Wielki jesteś Ty i dobroć Twoja cała, nieogarniona jest tak jak Twój cały świat. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co sercem czystym wciąż kochają, którzy jak dzieci i jak ludzie prości Twą prawdą żyją i w Twej prawdzie trwają. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co wrogów godzą i jednoczą, którzy skłóconych odwodzą od złości i którzy drogą pojednania kroczą. Wielki jesteś Ty i wielkie są Twe dzieła, Twoja miłość bez granic wiecznie trwa. Wielki jesteś Ty i dobroć Twoja cała, nieogarniona jest tak jak Twój cały świat. Thank you.
jesteś Ty i dobroć Twoja cała, nieogarniona jest tak jak Twój cały świat. Nieogarniona jest tak jak Twój świat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Kochane dzieci, poproście teraz waszych rodziców o błogosławieństwo. Kiedy Pan Jezus chodził po świecie, tak błogosławił starszych i dzieci, a teraz co dzień przychodzi z nieba w czasie przyświętej postaci Boga. W dniu dzisiejszym mamy do Was prośbę, kochani rodzice. Pragniemy, abyście nas swoją ręką pobłogosławili, byśmy mogli z Waszym błogosławieństwem uczestniczyć w ofierze mszy świętej. Gdy kapłan będzie się modlił, wyciągnijcie nad nami swoje dobre ręce i błogosławcie nam. Teraz bardzo proszę, by rodzice wyciągnęli swoje dłonie i powtarzali za mną słowa błogosławieństwa. Ukochane dziecko. Ukochane dziecko. Oto najpiękniejszy dzień w Twoim życiu i naszym. Oto najpiękniejszy dzień w Twoim życiu i naszym. Dziś przyjmujesz Chrystusa Pana do swego serca. Dziś przyjmujesz Chrystusa Pana do swego serca. Strzeż tego skarbu przez całe Twoje życie. Strzeż tego skarbu przez całe swoje życie. Niech Bóg Wszechmogący wspiera Cię swą łaską. Niech Bóg Wszechmogący wspiera Cię swą łaską. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz, kochane dzieci, wyruszamy w procesji do kościoła i zajmiemy swoje miejsca. Za chwilę rozpocznie się msza święta, której po raz pierwszy będziecie uczestniczyły tak jak wasi rodzice, dziadkowie, jak ludzie dorośli. Czy będziecie mogli przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej. Idziemy do świątyni. Zajmują swoje miejsca. Teraz bardzo proszę, minuta dla wszystkich fotoreporterów, amatorów, nie robili zdjęć. Natomiast chętnie, jeśli Państwo chcecie sobie zrobić zdjęcia po mszy świętej, czy w kościele, przy jakimś ołtarzu, czy na zewnątrz, bardzo proszę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą o uczynkiem zaniechanym. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przechowała Najświętszą Marię za Szedzielce, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chwała na wysokości Bogu. Panowanie. Będę Cię sławił.
Ojcze czczy, to każdy wstaje i świętym słowem wszyscy czytają. Jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wyrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Kochane dzieci, drodzy rodzice, siostry, bracia, goście, którzy są obecni w naszym kościele parafialnym. 18 maja 2003 roku to będzie dla nas dzień bardzo pamiętny. Z wielu powodów. Dzisiaj mamy wielkie uroczystości w Rzymie. Jest 83. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego w historii papieża, który jest Polakiem. Dzisiaj jednocześnie już Ojciec Święty dał nam dwoje nowych świętych, świętą Szulę Leduchowską i świętego Józefa Sebastiana Kelczana. I równocześnie wy właśnie w tym dniu macie pierwszą komunię świętych. Tak jak mówiłem wam przed Kościołem, dzisiaj jesteście traktowani tak samo jak ludzie dorośli, bo w pełni będziecie uczestniczyli we mszy świętej, a w pełni uczestniczy ten, kto przyjmuje Pana Jezusa w komunii świętej. Wiemy doskonale, że każda msza święta jest ucztą. Mówimy uczta eucharystyczna. A jeśli ktoś przychodzi na ucztę, na przykład przyjechali dzisiaj do was rodzice chrzestni, dziadkowie, ciocie rozmaite, wujkowie,
po tym przy świętym zgromadzą się w waszym domu. Wy postawicie im co nieco do jedzenia, a oni tak patrzyli na te dobre braki z kamuszczami i ten tor i nie jedli. I tylko podziwiali, to wam i waszym rodzicom zrobiłoby się po prostu przykro, że nie jedzą, że coś im się nie podoba. Podobnie patrzcie, gdy jesteśmy na mszy świętej, przystępujemy do stołu pańskiego. Pan Jezus nie powiedział, podziwiajcie mnie, jestem tak piękny jak te dziewczyny. Nie. Pan Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie. To jest najważniejsze. A więc mamy ciało Chrystusa spożywać możliwie najczęściej. Kochane dzieci, chciałbym, żebyście ten dzień wspominali jak najczęściej i pamiętali go do końca życia. I żeby to była dobra pamięć. Bo ja wam muszę powiedzieć, że ostatnio rozmawiałem z jedną panią, która miała takie różne wspomnienia z pierwszej komunii świętej i była niezadowolona. Dlaczego? Za chwilę powiem, co ta pani mówi. Ona mówi tak, proszę księdza, jak ja parę lat temu przystępowałam do pierwszej komunii świętej, to wszyscy mnie tak otaczali wielkim szacunkiem, tyle tych prezentów było w domu. Co więcej, w domu nawet tron dla mnie zrobili, żebym ja siedziała jak królowa, a rodzice wszyscy inni usługiwali mnie, pychali te wszystkie kotlety i ciastka, żebym jak najwięcej zjadła. I ona mówi, proszę księdza, ja nie wspominam tego dobrze, bo dzisiaj jako dojrzały chrześcijanin wiem, że Pan Jezus przyszedł na ziemi po to, nie żeby mu służyć. Pan Jezus przyszedł po to, co usiadł na tronie i powiedział jeszcze Panu Jezusem, Bogiem, wszyscy tu latać po mnie. Tak? No nie, wiecie z katechezy doskonale, że nie. Pan Jezus nauczał, zdradniał, chodził, chciał, żeby wszystko jak najlepiej służył Pan Jezus innym. Dlatego przyjmując Jezusa, my właśnie musimy wypracować sobie taką postawę, że chcemy służyć innym. Na ile możemy, na ile potrafimy, na ile rozumiemy. Ale to, że jesteśmy już dzisiaj ludźmi dojrzałymi, że możemy przyjąć Pana Jezusa, to wcale nie znaczy, że jakiś chłopiec, albo jaka dziewczyna ma powiedzieć, ja jestem królem, albo królową, o dzisiaj w domu nic nie robię, niech mi rodzice służą i jakiś tron przygotują najlepiej, żeby mnie wszyscy podziwiali. Otóż nie, bo to nie jest postawa, której nas uczył Pan Jezus. Właśnie to, że już możecie w pełni wziąć udział w Eucharystii, przyjąć komunię świętą, nie tylko dzisiaj. Będziecie w jednym tygodniu, przyjdzie następna niedziela, już wy będziecie normalnie przystępować do komunii świętej. Przyjdzie jakieś święto, będzie ślub może koleżanki twojej, albo siostry, albo brata. Już normalnie będziesz do Komunii Świętej mógł przystępować, tak jak twoja mama, tata, dziadkowie, jak i wszyscy. Dlatego ten dzień jest dzisiaj taki ważny. To pierwsze przyjęcie Chrystusa do swego serca. I pamiętajcie, że dzisiaj na pewno będą prezenty. Będą prezenty? Będą prezenty. Już ja wiem, bo niektórzy mi mówili, że może księdza komputer kupił. Z tych pieniędzy, co dzisiaj żyje. Fajnie, dobrze, komputer być w domu, bardzo dobra rzecz, zwłaszcza jak ktoś się uczy na tym komputerze, poznaje świat, bardzo dobrze, uczy się języków, cudowo. Ale, że ktoś
jest ważniejszy od tego komputera i od tych wszystkich prezentów, które mi się otrzymacie. Niedawno byłem w jednej parafii. Ksiądz mówił kazanie na Białym Tygodniu. Moi dzieci się przekwalały, co kto otrzymał. I ksiądz zadał takie pytanie. Kto z dzieci z miłości do Pana Jezusa oddałby komputer? No i część dzieci podniosła rękę, no dobra, komputer odda. Ale jak zapytał, a kto pieniądze odda? To wszyscy się nie! Na całe szczęście. Patrzcie, pieniążki są ważne. Wobec tego żyć nie można. Mamusia idzie do sklepu, musi mieć pieniądze, żeby kupić chleb, coś do chleba. No bo cały czas na krewie nie będzie brała, nie? Coś musi potem oddać, nie? A więc wszystko to jest potrzebne, patrzcie. To nie jest to, że pieniążki są niedobre, że komputer jest niedobry, że prezenty są niedobre. Nie, bardzo dobrze. Ale trzeba wiedzieć, co jest tutaj na pierwszym miejscu. Jeśli Pan Jezus będzie na pierwszym miejscu, a komputer będzie na drugim, to będzie wszystko dobrze. Nie ma problemu. Ale jeśli komuś się w Bóg przedstawi i na przykład mówi tak, ja proponuję się stąpię tylko dlatego, żeby te prezenty. To bardzo niedobrze. Patrzcie dzisiaj, wy te prezenty otrzymacie od swoich najbliższych, właśnie bo wasi rodzice, dziadkowie, wujkowie, znajomi będą się cieszyć razem z wami, że przyjmujecie Pana Jezusa, że już jesteście dojrzałymi chrześcijanami, że w pełni uczestniczycie w Eucharystii. To dlatego otrzymujecie te prezenty. Dlatego tak, kochani, te sprawy wszystkie traktujcie. Pan Jezus na pierwszym miejscu, a wszystkie inne rzeczy na swoich kolejnych miejscach. Na drugim, na trzecim, na czwartym. Na piątym śmiedzaniu nie ma, no ale na trzecim mogą być, to jest raz. Dlatego tak, kochani, traktujcie te wszystkie sprawy. Ja myślę też rodzice wszyscy, też wam dopomogą. Wszyscy katechieci już wam o tych sprawach mówili, tłumaczyli, żebyście dobrze to zrozumiały. Liczę także, że rodzice wam pomogą w tym, żebyście tak właśnie traktowały dzisiejszą uroczystość, cały biały tydzień i te wszystkie rzeczy, które otrzymacie w dniu dzisiejszym. Już kończę kazanie, bo obiecałem na grubie, że będę 5 minut gadał, już widzę, że pan organista by się kręcił, już coś kombinuje. Dlatego za chwilę, moi drodzy, po komentarzu nastąpi wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga. Yeah.
Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, prośby, które dzisiaj do Ciebie zanoszą nasze dzieci. Od chwili Chrztu Świętego należymy do Kościoła. Módlmy się za Chrztu w Polsce, aby umacniał nam wierzę i pobożności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojciec Święty, jak bardzo lubi, jest Polakiem i dlatego mam szczególną obowiązek modlić się za niego. Prośmy Bóg, dobry Bóg, obdarzył go zdrowo na kolejne lata, jego pasterzko posłuchaj. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wiele naszych ojców na chyba alkoholu i jest to wielkie nieszczęście w naszych domach. Módlmy się, aby dzień naszej pierwszej komunii świętej był dla nich ustanie znało. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wielu ludzi troszczy się o nas, kształtuje nasze umysły, charaktery, umacnia naszą wiarę. Módlmy się za księdza proboszcza, katechetów i nauczycieli, byśmy byli dla nich wielką radością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Kochamy Jezusa, poznaliśmy Jego naukę i dziś przyjmujemy Go w komunii świętej. Módlmy się, abyśmy byli wierni Chrystusowi przez całe życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zabrane, abyśmy modlitwą i dobrą życie. Umieli wynagradzać wszystkie trudy tych, którzy nas kochają i proszą się o Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, miłosierny Boże, przyjmij te modlitwy, które składamy za stawiennictwem nowych świętych Polski, świętej Urszuli, świętego Józefa Sebastiana Kluczara. Chrzest Chrystusa, Pana naszego. Jezus jest, Jezus od poranku, Jezus i w południe. Jezus, Ty zapada w noc. Kochaj Go. Ufaj od poranku, ufaj w południe. Ufaj mu, Ty za Pana wzrok. Szukaj go, głośno. Szukaj od poranku, szukaj w południe. Szukaj go. Maria,
Yeah.
Jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie go szukać mam? Pomóż mi, bym go odnalazł i już nie był sam. Jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie go szukać mam? Pomóż mi, bym go odnalazł i już nie był sam. Składamy ten relikt w Twoje kapłańskie dłoń, aby w czasie największej ofiary istotnie ciało Chrystusa wystał się pokarmem naszej duszy. Przyjmij to wino i wodę i swoją władzę kapłańską. Przenieś naszą najświętszą krew Chrystusa. Dzieci przynoszą dar ołtarza, fioletową kawę, białą stulę oraz wieliznę filichową. Płonąca świeca jest symbolem obecności Chrystusa wśród nas jako światło świata, a spalając się oznacza ofiarę złożoną przez Chrystusa dla zbawienia ludzi, a także ofiarę ludzkich serc oddających się Mu. Kwiaty nie będą symbolem wdzięczności Bogu za zbawienie świata. Dzieci przyniosą książkę i zeszyt jako symbol całorocznej pracy, przez którą oni sami i świat ma stawać się lepszy, bardziej Boży. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste, przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce miłością, serce, o Boże. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z gradu, dnia trzeciego zrana. Także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez cudowny miarę daru dokonującą świętej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
nasz Ojcze, bardzo się cieszymy z tego, że możemy Tobie dziękować i razem z Panem Jezusem śpiewać u Twoim Pana. Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś wielki, pierwszy świat i dał się swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas prowadził do Ciebie, Boże nasz Ojcze. Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas z Jezusem, abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną rodziną. Dziękujemy za tę wielką miłość i razem z aniołami świętymi, którzy Ciebie uwielbiają, wołamy. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Najlepszy nasz Ojcze, błogosławisz nam Jezusa, przyjaciela dzieci ubogich. Jezus nauczył nas kochać siebie i bliźnich, powolił serca ludzi od zła, które jest przyjaźnie i usunął z nich nienawiść, która odbiera nam szczęście. Jezus już obiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć sobą. Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dalej chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On tą wdzięczną ręką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając słowa, rozdawał i mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie w niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I oczekujemy Twego przyjścia w Pani. Najlepszy Ojcze, wspomniany śmierci z zmartwychwstaniem Twojego Syna, Pana Jezusa, Zbawiciela świata, On jest teraz z nami. Ofiarujemy to Tobie, a z nimi nas stawi. Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel Ducha Twojej miłości wszystkim, którzy biorą udział w tej ofierze, aby w Twoim Kościele coraz bardziej mieli zjednoczeni z Tobą, z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Stanisławem, Romanem, z innymi biskupami, z tymi wszystkimi, którzy pracują na Twoim ruchu. Nie zapominaj o tej, której bardzo kochamy, zwłaszcza o naszych rodzicach, rodzeństwie, dziadkach i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Pamiętaj o tych, którzy umarli z naszych rodzin, z naszej parafii i przyjmij z miłością do Twojego domu. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą i z wszystkimi, którzy kochali naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń chwały. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Kapłan się modli do Ojca w niebie i ja, mój Boże, proszę też Ciebie, daj nam dziś wszystko, czego potrzeba. Dla duszy łaskę, dla ciała chleba.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmiel nam się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak to w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami i pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam. Baranku Boży, który palił grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Yeah.
Thank you.
Aleluja,
wiersze nasze podziękowanie. Do Ciebie, dobry Jezu, długo czekaliśmy na ten dzień i na to spotkanie. Wejdź, dobry Jezu, naszą wdzięczność za życie, za zdrowie, za wszystko. Przyjmij dawne nasze gorące serce i nigdy ich nie opuszczaj. Dzięki, o Panie, składamy dzięki. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Król, nie. Trzecie nasze podziękowanie kierujemy do Ciebie, Jezu, dziękując Ci za najbliższe nam serca naszych kochanych rodziców. To oni prowadzili nas z miłością do spotkania z Tobą. Obdarzaj ich długim życiem, zdrowiem, radością serca. Daj im siłę, by dalej prowadzili nas swoimi Jezu drogami. Dzięki, o Panie, składam i dzięki. Nie zamykać oczu.
Chrzest Święty, już się przybliża, tak Pan nad nami czyni znak krzyża. Błogosławieństwo Jezusa Pana, przyjmę ubożenie z ręki kapłana. Proszę powiedzieć, że nasza uroczystość przebiega zupełnie sprawnie. Bardzo za to chciałbym podziękować tym, którzy najbardziej wokół tego się nadmuzili. Panu organiście, Panu Ludkowi, Panu Marii. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta uroczystość wyglądała jak najlepiej. Żeby w Kościele też poprzez skromną dekorację celowo podkreślić, że najważniejszy jest nie sztuczny kwiatek, ale Pan Jezus. Chciałbym to wyraźnie podkreślić. Jednocześnie chciałbym dzieciom, a zwłaszcza ich rodzicom, podziękować za to, że dzięki nim mogliśmy złożyć dane ołtarza, które tutaj dzieci przyniosły. Chciałbym je tutaj bardziej podziękować. Najpierw kawa fioletowa, której nie było w naszym kościele, w naszej zakrystii, będzie nam służyła na rozmaite nabożeństwa. Komplet bielizny kielichowej oraz uroczysta stuła, która w szczególnych momentach, tak jak ślub czy wierzchowanie, będzie używana. Ponadto nasze dzieci, podobnie jak młodzież do wierzchowania i te dzieci, które przystąpią do modlenia przy rzeczy ściemnej, mają swój udział w zakupie tego chodnika tyrakowego, który jest wzdłuż kościoła. Dlatego za to wszystko chciałbym bardzo gorąco podziękować dzieciom, młodzieży, a przede wszystkim rodzicom za głębokie zrozumienie tych spraw. Niech błogosławieństwo, którego teraz udzielę, umacnia nas. Niech ono powoduje to, że Jezus rzeczywiście będzie bliski naszemu sercu nie tylko dzisiaj, nie tylko w białym tygodniu, ale w ciągu całego naszego życia. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg niech będą piękni. Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu. Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu. Niech mi to, co Panie Jezu, będzie z nami. Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.
i ma.